Siemano, ziomale! Co najbardziej lubicie w waszej szkole? Niestety, nasze szkolne życie odbiega nieco od tego, które chcielibyśmy mieć. Obczajcie, które z tych sytuacji najbardziej chcielibyście, żeby się wydarzyły. Zacznijmy od początku. Wejście do klasy podczas pierwszej lekcji tego dnia. Chcielibyśmy, żeby wszyscy rozpromienili się na nasz widok i żebyśmy mieli miejsce do siedzenia obok naszego najlepszego kumpla. No ale niestety rzeczywistość wygląda nieco inaczej. O, jest Paweł! Dobry? Paweł! O, Pawełku, dzień dobry! Spóźniłeś się 15 minut, ale fajnie, że w ogóle jesteś. Bez ciebie te lekcje są takie nudne, prawda, klaso? Ale fajnie, że on przyszedł, bez niego było tak nudno. Hej, Paweł, siadaj ze mną! Chodź do mnie, Paweł! Normalnie, dusza towarzystwa. Paweł, przyjacielu! Siadaj, zająłem nam miejsce z tyłu. Wracając, mówiłam wam o tym, co się... I dlatego, moi drodzy... Przepraszam za spóźnienie. O, Paweł, jak zwykle spóźniony. Już mogłeś w ogóle nie przychodzić. Mogę tu usiąść? Nie, tu jest zajęte. Marek, mogę z tobą usiąść? Nie, sorry, tu klocu siedzi. O Jezu, nie ma gdzie usiąść. Co, Paweł, nie masz gdzie usiąść? Siadaj tutaj obok mnie, obok Marysi. Jak zwykle rozwala całą lekcję. I nie rozwalaj mi lekcji następnym razem. Masz może coś do pisania? I kartkę? Zapomniałam, o czym mówiłam. Na czym stanęliśmy? Toaleta szkolna również całkowicie rujnuje nasze szkolne marzenia, ponieważ absolutnie nie wygląda tak, jak powinna. Zacznijmy od braku mydła i braku papieru, ale co najgorsze, jest tam brak spokoju i nie możemy załatwić się w ciszy. Zrobimy sobie fotę. Dobra. Czekaj, jeszcze ja zrobię. Ja chyba jednak też pójdę siku. Co? Nie wiem, jakoś mnie przycisnęło po tej kawie. Chyba muszę iść do toalety. O kurde, współczuję. Tylko uważaj, bo w łazience nie ma papieru. I nie będziesz miała się nawet z czym podetrzeć. O nie, znowu nie ma papieru? Może coś znajdę. I do kibla jest kolejka. Będziesz musiała trochę stać. O nie, znowu nie ma muszli? Dobra, muszę iść do drugiej toalety. O, jest. A spłuczka w ogóle działa? O nie, nie działa! Masakra, nienawidzę tych toalet! I co, dałaś radę? No jakoś dałam radę! Znalazłam jakiś kawałek chusteczki i jakiś stary paragon w kieszeni. Projekty w grupie to chyba największa zmora każdego z nas. Chcielibyśmy, żeby te projekty były wykonywane z naszymi najbliższymi przyjaciółmi, tak żeby przyjemnie było pracować w tej grupie. No i przede wszystkim, żeby praca była równomiernie rozłożona na wszystkich członków grupy, a nie tak, że jedna osoba odwala całą robotę, a inni tylko żerują na jej pracy. Kochani, skończyliśmy omawiać Europę, dlatego przez następne dwie lekcje będziemy robić projekty w grupach. Znaczy wy będziecie. Dzisiaj je zaczniemy, będziecie pracować w zespołach i ja was za chwilę dobiorę albo nie, bo przecież atmosfera w pracy jest bardzo ważna, dlatego sami się dobierzcie. Borys, chodź, będziesz ze mną! Borys, tutaj, chodź, ja nie mam pary, chodź! Borys, chodź! Ze mną, Borys! Ej, Borys, chodź, chodź, będziemy robić razem! Ze mną, chodź! Borys, robimy razem! Wow. Jak Borysa koledzy lubią w tej klasie. Ja w twoim wieku, Borysku, nie byłam taka rozrywana przez koleżanki. Borys! Ziom, chodź, będziemy robić razem! Bądź ze mną, proszę! Dobra, Florian, przyjacielu. Super! Yeah.
Siema. Słuchaj stary, nie musimy nic robić. Moja siostra odwali za nas całą robotę, jak jej kupię paczkę ciastek. Ale super stary, to nie musimy nic robić. To dawaj pogramy sobie teraz w coś. No, mamy wolną lekcję. To teraz robimy projekty w grupach. Każdy z was dobierze się w pary i każdy z was wybierze sobie jedno państwo, o którym opowie w formie prezentacji. Proszę się dobrać i ja wam zaraz przydzielę państwa. Klocu! Robimy razem projekt? Nie, ja z tobą nie robię, Borys, bo ty jesteś kiepski. Florian! Robimy razem? Sorry, stary, ja już robię z Pawłem i nie potrzebujemy więcej osób. Adamski! Chcesz ze mną robić? Nie, dzięki, ja już mam parę. Wszyscy się dobrali? Nie było problemów? O, Borysku, a ty nie masz swojego zespołu? Nie masz z kim robić? No nie mam. Oj, kochani, kto przyjmie Boryska do zespołu, bo on nie ma z kim robić? Dziewczyny, może wy? Mnie! No proszę, nie chcecie Boryska w zespole? Nie! O, Klaudia, Ala, tutaj przyjdź do dziewczyn, do Klaudii i do Ali. Zawsze... Nie dyskutujcie, Borysku, proszę. Cześć, dziewczyny. Nie, ja nie chcę z nim robić! Ale słabo! Bo... Sorki! Wiesz co, Borys? Wszystko zrobisz sam, za karę, że musimy no z tobą robić projekt. Wszystko sam zrobisz, ja mam wywalone. Ja nie też. Nie powinnam ich projekt robić. Lekcja WF-u także znacznie odbiega od naszych ideałów. No bo chcielibyśmy, żeby ta lekcja była luźna, chcielibyśmy robić te aktywności, które najbardziej lubimy, grać w te nasze ulubione gry, a tymczasem nauczyciel organizuje nam repertuar ćwiczeń, który absolutnie nam nie pasuje. Dobrze, kochani, dzisiaj... Ej, lubię tego klasa, on jest taki śmieszny! Klocu, ale ty fajny jesteś, taki zabawny chłopak. Dzisiaj sami wybierzecie, w co będziecie chcieli grać. Słucham propozycji, zagrajmy w nogę! Tak! Co nie ma nogę! Dobrze mówi! Dobrze, nie ma problemu, zagramy w nogę. Tak, lecimy! I dziewczyny, widzicie jak oni dobrze grają? A Klozu to w ogóle jest najlepszy. Jest jeszcze taki zabawny. Dobrze, kochani, dzisiaj znowu zrobimy sobie zbijaka w grupach, w zespołach. Proszę do wybierania Marek i Paweł. Dobra, Florian. Ala. Klaudia. Gracjan, chodź. Borys. Został Adamski i Klocu. To ja chcę Adamskiego. No nie, ja chcę Adamskiego, bierz ty Kloca, ale ja go nie chcę w swojej drużynie. Boże, jaki wstyd. No dobra, no, to chodź do nas, Kloc. Znów to samo. To, co dzieje się podczas przerw szkolnych, również nieco odbiega od tego, co byśmy chcieli. No bo zamiast mieć wianuszek osób wokół siebie i miło spędzić czas, to my tak naprawdę błąkamy się samotnie, nie mamy z kim porozmawiać ani co zrobić. Kosa! Kosa! Siema, Borys! Moją grę pobrałem! Idziemy pograć? Ej, Kosa! Dobra, czekaj! Hej! Klaudia, hej! Co tam u ciebie słychać? Dobrze, a u ciebie? Też fajnie! Ej, chłopaki! Zaprośmy Kosę do gry, on dobrze gra! Kosa! Chodź z nami, pograj w piłkę! Piłkę? Ale zdążymy? Zdążymy! Ta przerwa trwa 30 minut! Chodź! Ale super! Dobra, to idę! Ej, gdzie ty idziesz? Chciałam cię zaprosić na randkę. Ej, chłopaki! Hej! Jak ci poszedł sprawdzian?
Podobnie jest z prezentacją na forum klasy. No bo jak już zrobiliśmy projekt w grupach, to przyszła pora na zaprezentowanie go i jest to bardzo stresujące. Fajnie by było, gdyby ta prezentacja wyszła dobrze, śmiesznie, zabawnie, no i przede wszystkim, żeby była dobrze oceniona. No ale niestety realia są znacznie inne. To my mieliśmy Turcję i zrobiliśmy, dużo daliśmy informacji, mamy też takie obrazki. I europejska część Turcji tak wygląda i tu są takie zdjęcia i pięknie, pięknie zrobiony projekt, te kolory, te zdjęcia. Nie no, ja jestem zachwycona, wiecie co? Nie musicie nawet prezentować. Ja wam od razu szóstki postawię, to jest... Ja już wiem, że to jest zrobione idealnie. Dobra robota, chłopaki. Dziękujemy! Piona stary. No to my mieliśmy Francję i... Francja to jest kraj w Europie i jest większym krajem na południu i stolica to jest Paryż. Ale jeszcze ją dostanie pałę. Jest kilkaset milionów mieszkańców. I to wszystko. Jezu Ala, on nam zepsuł cały projekt. Przez niego Boże, co za debil. Borys, co ty zrobiłeś? I to wszystko? Tragedia. Tragedia, ja nie mam słów. W ogóle się nie przyłożyłeś. Nie, to jest całkowicie źle zrobiony projekt. Postawię wam wszystkim jedynkę. Następna grupa. Ostatnia lekcja. Powinna wyglądać tak, że nauczycielka po odbyciu całej lekcji stwierdza, że skoro zostało 10 minut do końca, no to wypuści nas wcześniej. A sam powrót ze szkoły powinien odbyć się w najlepszym towarzystwie. Niestety w rzeczywistości nauczycielka przetrzymuje nas 15 minut dłużej i w dodatku nie mamy z kim i jak wrócić do domu. Dobrze, kochani, ile zostało nam do końca? 15 minut zostało. Okej, zostało nam jeszcze jedno zagadnienie, ale widzę, że już jesteście zmęczeni, to wasza ostatnia lekcja. To już nie będziemy tego robić, to nie jest takie ważne. Okroję wam materiał, też nie dam tego na sprawdzianie. Także macie prezent ode mnie i idźcie do domu szybciej, 15 minut przed czasem. O, ale super! Hej! Cześć Martynka, czekałam na ciebie. Wiola poszła do sklepu kupić nam picie i potem chcemy iść do galerii i specjalnie na ciebie zaczekałyśmy, bo bez ciebie to nie ma zakupów. Jasne, możemy iść. Martynka! Miałyśmy iść dzisiaj razem na lody! Sorry, Klaudia, nie mogę dzisiaj! No dobra, to jutro, ale obiecaj! Dobra, jutro! I teraz... A gdzie wy się wybieracie? Dzwonek jest dla nauczyciela. Dokończymy temat najpierw. Niewiele zostało. Właśnie. Kolejny problem. Ale proszę pani, to jest nasza ostatnia lekcja. O, wasza ostatnia lekcja? No to tym bardziej się nigdzie nie spieszycie i możecie chwilę jeszcze posiedzieć. Tak, no. Oprócz problemu bezrobocia jest jeszcze problem mieszkaniowy. I głównymi przeszkodami, właściwie tym, co powoduje ten problem, są zbyt wysokie ceny i trudności. I to by było na tyle. Do widzenia. Hej, Klaudia, idziemy do galerii, pamiętasz? A gdy uczeń jest głodny, to niestety zamiast pięknego, kolorowego pudełka ze śniadaniem przygotowanym przez mamę, ma tylko puste pudełko z suchą, niedobrą kanapką. A gdy chce pójść do sklepiku szkolnego kupić sobie coś słodkiego, to niestety nie ma tam za dużego wyboru. Ej, słyszeliście, że w sklepiku szkolnym są takie koktajle? No, zrobili takie smoothie i można sobie kupić, są tylko po 5 zł. Może, Adam, idziemy grać. Może powiemy Klaudii. Chodź. Klaudia, idziesz z nami na koktajl? Są w sklepikach szkolnych. Wow, są koktajle? No dawaj, są różne smaki. Musisz spróbować. Jasne, idziemy.
Dajcie znać, ziomale, które z tych sytuacji wydarzyły się naprawdę w waszej szkolnej rzeczywistości. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku.